witam wszystkich bardzo serdecznie. Vlog z rowerowania. Jedziemy tutaj z tematem. Mamy dzisiaj dzień 10 sierpnia. Żniwa zakończone. Przedwczoraj zwiozłem belki. Zwiozłem belki, tutaj nam zmokły belki. Leżała, tu była lega, nie zdążyłem zebrać belek. Belowałem do północy. Na drugi dzień z rana ruszyłem ze zbieraniem. No i już niestety nie zdążyłem ich pozbierać. Nie zdążyłem ich pozbierać, zmokła część, 30 sztuk z 70, które były na tym kawałku, to jest 3,5 hektara. Rewelacji nie było, no ale nie spodziewałem się jakiejś rewelacji, mieszanka. Co tu dużo mówić? Potrząsiony tu jest obornik, leciutko, tutaj to całkiem mało co widać, żeby był ten obornik. Bo... no leciutko trząsłem, ten rozrzutnik też idealnie, jakoś jak się wolny posuw taśmy daje, to on za bardzo nie wyrzuca tak jak trzeba w 100%. Tutaj fajnie przyrzuca, będzie tu siany poplon. Dzisiaj jeszcze mam nadzieję. Co tu widać, tak dotąd jest pognojone. Opróżniłem całą płytę, trochę jeszcze za płyty sięgnąłem. Tam ta połówka, co nie jest ten, co nie była gnojona. Zlałem połowę szambem, tam widać się odznacza, jest takie ciemniejsze. Także tylko taki pasek będzie nie nawieziony niczym. Może damy coś nawozu, ale nie wiem, to tata tu za to odpowiada. Polifoski trochę jest jeszcze. Dobra, o, tu pryzma nam się już pewnie dzisiaj ostatni dzień tej pryzmy. O kurwica. Ostatni dzień tej pryzmy już widać, o tam obornik pięknie, płyta wyczyszczona. No, ostatni dzionek pryzmy, no pewnie ostatni, bo już na jutro na pewno nie starczy. Będziemy musieli brać tamtą pryzmę. Trochę krzywo tu jeżdżę, ale dlatego, że kukurydza tak jest siana. Tu jest mieza prosta, a ta przy kukurydzy jest trochę krzywo. Cyk, fu. Dół. Ogień. Nie wiem ile jeżdżę na godzinę, bo nie mam prędkościomierza w polnocie. No ale jeżdżę tak 1800-900 obrotów na czwartym biegu polowym. Więc jest to na pewno 12 na godzinę. Jest uślizgu. Dycha 12, coś mi tak wydaje, pewnie coś tego typu. Zaprzęgnięty mam gruber Unia Cos 260, tam 2.6. 6 łap, talerze, wał, standardzik. Polmocik, 102 konie do tego. Nie, jakoś go tu bardzo nie czuję, ziemi tu nie ma jakiejś mocnej. Robimy gdzieś 20 cm, coś takiego, może trochę mniej, tak z 15. Aby to przyrzucić, bo tu będzie szedł poplon siany lejkiem. Będzie to wałowane i koszone dla krów na zielonkę. Jak co roku w zasadzie. Tutaj nasza kukurydzka. Jak na ten rok to jest luks. Znaczy tutaj to jest taka jak, no, taka jak u innych. Tutaj jest taka jak u innych w dobre lata. A u nas w dobre lata kukurydza jest dużo lepsza niż u innych. U innych to widać tutaj obszernika naszego, kukurydza jaka malutka. Tu jest mała, tutaj troszkę lepiej, to jest różnica przy naszej, niewielka, ale jest. Tym bardziej, że u nas liście są do samej góry, a u niego, nie wiem, to może jest ziarnówka czy co. Nie są liście do samej góry, tylko kłosy wystają tak ze 20 cm do góry. A u nas kłosy to tylko sam czubek kłosa wystaje. Inna odmiana po prostu. No już kukurydza powykłaszała się wszędzie. Już teraz czekamy na koszenie, nie no.
jeszcze trochę braknie, ale jak widać już kolby są ukształtowane, włoski puściły. Teraz muszą ładnie urosnąć te kolby. Nam tam się nie śpieszy z koszeniem kukurydzy, mamy spory zapas. Bardzo. Tutaj taki łuczek sobie zakręcę, takie kółko. Cyk w puch. Słońce wam nie świeci. Powiem wam, że szybko robota idzie, myślałem, że będzie dłużej. Jeszcze pojadę na Janki, tam mam taki kawałek z hektar 40, tam co był film pod muzykę z... Tam był film pod muzykę z... jak to się nazywa? Z żniw. Tam były żniwa nagrywane. Tu też był kawałek żniw nagrywany, ale to chwila tylko. Parę ujęć tam było. Ogólnie film ze żniw wyszedł fajnie. Link będzie w opisie. Jak nie zapomnę, jak zwykle. No i cóż, no za rok na tym kawałku będzie kukurydza i już będzie konkretnie gnojone jak to na kukurydzę, no a tam zboże jak co roku. No i taki płodozmian to u nas mamy. No, a na Jankach w tym roku jest kukurydza 4, jak mierzyłem to 4,20 miała, teraz już raczej nie rośnie, bo się wygłosiła. 4,20, hej, wii, desunia. Dobra, nieważne. No, to tak jak już mówiłem w poprzednich vlogach, rekordowy rok to był 2020, kukurydza miała 4 metry 94 cm, no to jest rewelacja. Kolby, 3 kolby, 2-3 kolby, ładne, no luks. Ale nie, nie, i od tej pory właśnie mamy zapas i o kukurydzę nie martwimy. Dlatego tak jak w tym roku jest trochę słabiej, to nam to jakoś bardzo nie przeszkadza. Dobra, już tu chyba za bardzo nie ma co nagrywać, nie mam co mówić za bardzo. Jeszcze może się odpalę, jak będę jechał tam na Jankach, wam coś pokazać, wam Sound Engine na chwilę nagram. Dobra. Dobra, ja będę kończył, także widzimy się w następnej części. Witam dnia kolejnego. Jednak wczoraj nie zgruberowałem, bo wczoraj musiałem jeszcze przywlec poplon. Ale dzisiaj już właśnie kończę ostatni paseczek i poprzeczniak tam zostanie godzina 10:28. Atakuje tutaj. No już jak widać koniec. Tu jest hektar 40 w tym kawałku, tutaj był nagrywany film ze żniw. Było tu pszenżyto, za rok będzie kukurydza. Teraz na zimę przyrzucimy ładnie, później sobie przez zimę będę woził ten obornik na styrtę, bo pole jest oddalone kawałek od domu. Nawozimy na styrtę i co? I będziemy trząść tak jak na filmie z obornika na tamtym polu naprzeciwko, co jest kukurydza. To tam właśnie było tak robione. Tutaj został nam taki tylko pasek wąski. Gruberek ładnie przyrzuca. Tutaj mniej jest tych resztek pożniwnych niż na tamtym polu. Suchsza była słoma. I niżej było cięte pole równiejsze. Cięte, koszone. No i co? No jak widać wszędzie już jest porobione. Ja tu jestem ostatni. No tam jeszcze bele leżą akurat. Ale tak to tu już wszyscy mają po... porobione, poagarniane. Ja też już jestem w zasadzie w robocie obrobiony. Jak to zrobię? Tata teraz wałuje ten poplon wczorajszy. Pewnie ja też będę wałował jak wrócę, a tata pójdzie sobie coś tam porobić w garażu czy coś. No i co tu dużo mówić? Może z wałowania nagram, nie wiem. W piątek mam jazdy, to może w sobotę wydaje mi się, że mogę, może się wezmę za restrukturyzację miejsca przy płycie obornikowej, bo tu wam wkleję jak to aktualnie wygląda. Muszę zebrać całe to błoto na przyrzepę, wywieźć je na łąkę, bo mamy taką powojenną łąkę, gdzie po prostu jest mega krzywo
i wyoranie tam nie pomoże, trzeba byłoby koparki wziąć od wuja i to porozgarniać. Mamy plan to wyorać, ale tak to teraz to błoto tam wywiozę, ono sobie zaschnie i zawsze te kolejne będą mniejsze, nie? I tam przywiozę gruzu od wujka, bo ma gruz, powiedział, żeby zabierać. Także skorzystam pewnie z tego i zabiorę ten gruz. Tu, na ty... I wygóruję tam sobie. Bo tam kawałek jest gruzu, to gruz bardzo ładnie to ubił. Ogólnie całą płytę obornikową pasowałoby przebudować. Ta była budowana... Nie było zgody na postawienie jej przy samej granicy, bo właściciel posesji, która jest obok, był w Stanach. Dalej jest w Stanach, cały czas w USA. Ale tą zgodę już mamy, bo nam podpisał, co prawda, pół roku po zrobieniu płyty. No i jest tam dużo jebania z tym, naprawdę. I jedno z marzeń, żeby właśnie tą płytę tam ogarnąć. Tu trochę za dużo wyjeżdżałem. I nie wiem, jak tu teraz po wrześniach na 3 zrobić, czy jak, nie mam pojęcia. Sięgnie na 3? Tu bym najchętniej na 2 zrobił, szczerze mówiąc. Ale nic nie poradzę. Tu widzę, chyba poplon był siany, bo ślady. Kurwa, idzie. Kurwa, kamienie jakieś. O kurwa. Dobra, w sumie nie będę wjeżdżał tak daleko. Tak gruberowane, co tam ten. Tu raczej problemu nie będzie. My tu jakoś się nie spinamy bardzo, że ktoś nam wjedzie na ściernisko, czy na ten, ale tu kamieni, o Jezu. Ja mówię, tak stuka, to najebane kamieni. Jeden taki duży kamień przywiodłem, wywaliłem tam do rowu. Na ramce musiałem go przywozić. Na trójeczką, na spokojnie. Tu już zostanie taki mały ślad, już nie będę trzeciego poprzeczniaka robił. Bez sensu. O, dlatego ślada to tam wyjebane. O, ładnie tu przyrzuciłem sobie. Chyba tu oporowo widzę było robione. Dobra, kuźwa, teraz tu zawrócić ładnie trzeba. Jakby był łącznik hydrauliczny, to by bardzo fajnie mógł sobie te końcówki dowiatać wałem. Troszeczkę delikatnie tu musiałem no zjeździć, no ale nie obrazi się raczej, bo to i tak pewnie będzie kukurydza. Bo w tym roku tu było zboże u niego. Ogólnie nowy dzierżawca. Z fędzikiem fajnym tu sobie belował. TMS-em 820. Koła proste nie będą. No, TMS-ik 820. I Lejli, już nie pamiętam jak ona się nazywa. Taka wielka belarko-foliarka Lejli. Dobra. Trzeba oskrobać wehikuła. Tu staniemy na poboczu. O, dobra. Kurwa, że paliwo się nie zlało na bok, żebym nie zgasł. O, kurwica. No, to tak to zestaw wygląda na zewnątrz. Kurwa, się oboli zaraz. O, tego typu. Dobra. Ja to się będę z wami żegnał. Tak to wygląda, jak widzicie. Tutaj jest, z przodu są nowe elementy robocze. Znaczy już drugi sezon, z tyłu by pasowało wymienić już. Pewnie się to zrobi. Z czasem. Myślę, że po tym sezonie się zrzuci nowe. No i co, no nie ma co przedłużać tego vloga. To by było na tyle. Także dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I do następnego, cześć!